Hej, siemano, witajcie moim z tej strony Rashi, bo jest to kolejny odcinek, zagrajmy w Tomb Raider. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku wysadziliśmy tutaj ten budynek, tą część, ale również wysadziło nam grę. Wykończ mnie, proszę. Po prostu mnie domij. Idź do diabła. No, jakoś uznałem, że tak będzie bardziej. Tak będzie bardziej. Raport polowy z ekspedycji. Mimo iż z powodu burz straciliśmy dwa statki z ładunkiem, ekspedycja zdołała dotrzeć na brzeg. Założyliśmy centrum łączności wysoko w górach i zaczęliśmy budować bazę na wybrzeżu. Pierwsze badania wykazują, że jest tu kilka potencjalnych miejsc pod wykopaliska. Wyspa jest o wiele większa niż początkowo zakładaliśmy i ma wielowiekową historię. Znalezienie źródła sztormów będzie wymagało czasu i żmudnej pracy, ale jeśli nasza misja się powiedzie, zapewnimy sobie zwycięstwo w tej wojnie. No, bardzo ciekawie. Kolejne dokumenty wojenne już, drugie, które znaleźliśmy do tej pory. Teraz tak, moment, tu. Weźmy karabin. Jest to jakaś pepecha. Przynajmniej tak to wygląda. O. No, nie najlepiej to by się zaczęło. Można powiedzieć, że ciekawie się zaczęła znajomość nasza z tymi panami. O. Reload. Dużo części za to mamy. Gdybyśmy chcieli wyważyć te drzwi normalnie podczas wchodzenia z nimi w walkę na początku, to myślę, że byśmy nie zdążyli. Oczywiście masa amunicji i wszystkiego tutaj leży. Dużo części, bardzo dużo, dzięki czemu będziemy mogli sobie trochę rzeczy tutaj ulepszyć. Zacznijmy na mapę. Jestem ciekaw, czy będzie coś u góry jeszcze do zdobycia. Na pewno był jeden pan, którego zabiliśmy. Chyba to był drugi gdzieś. Chyba, że tego drugiego nie trafiłem w końcu. No, chyba go nie trafiliśmy. A dobrze, mam punkt umiejętności, który... O! Walka! Walka wręcz, jestem ciekaw teraz tylko jak to będzie miało działać. Zobaczmy, co to jeszcze będziemy mogli mieć. Maksymalna ilość amunicji, tak. To jest coś, co będziemy potrzebowali w tym momencie rozwinąć. Sprzęt. Do łuku mamy wszystko. Wzmocnienie. Tutaj mamy pistolet i... wyściełana kolba. No to tak fajnie to wygląda. Ale póki co zobaczmy sobie pistolet. Redukcja odrzutu, celność. Szybsze oddawanie strzałów. To by mogło być ciekawe. Nie, zrobimy sobie czuły spust. Do tego może... Oj, tego nie możemy. Reduktor odrzutu musimy sobie kupić. Będziemy mogli celnie strzelać. Kupimy też hamulec wylotowy. No i w sumie...
Potem jak teraz dopakowaliśmy ten pistolet nasz, to będziemy mogli, myślę, że korzystać z niego i to bardzo dużo. Ponieważ teraz sądzę, że powinien już być naprawdę... O, tutaj coś słyszałem. Naprawdę może być bardzo dobrą bronią. Ojciec Matthias nas wyzwolił. Od czego? Od tej wyspy? Bójcie się demonów. I burza nas obserwuje do tego. No, jestem ciekaw. W ogóle postać ojca Matthiasa. O, ładny finisher. Czyli dochodzą nam finishery teraz. Bardzo ciekawie. Czyli robimy z Lary powoli komandosa. Teraz z tym sprzętem, co ma do dyspozycji, to rośnie z niej komando. No tośmy sobie włączyli tą wieżę. Alex, jesteś tam? Jestem. Terminal jest zniszczony. Cholera. O ile nie spotkałaś po drodze jakiegoś fachowca, będziesz musiała się połączyć ręcznie przez terminal serwisowy. Okej, to chyba nic trudnego. W sumie tyle, że najpierw musisz go znaleźć. W takich starych wieżach montowali je wysoko. Bardzo wysoko. Zawsze bardzo wysoko. Kolejna wspinaczka. Świetnie. No, to ekstra. Czyli zasuwamy na samą górę. Jestem ciekaw, co z tego wyjdzie nam. Ten szum w tle też nam tak trochę tam... Troszkę mnie martwi. Zostałem sam. Wszyscy pozostali nie żyją. Tak jest lepiej. Obserwowałem z klifów, jak ich nędzną łódką miotają fale i wiatr. Chmury wyglądały jak dłoń zawieszona nad wodą, próbująca złapać ich nieszczęsną łódź. Nikt nie przeżył gniewu burz. Patrzyłem bardzo uważnie. Sztorm rozpętał się nagle i w jednym miejscu. I równie nagle zniknął. A najciekawsze jest to, że nie wydawał się przypadkowy. Wyczułem emocje, coś świadomego. Nie wiem, co się dzieje na tej wyspie. Jeszcze nie. Jeśli jednak chcę stąd kiedyś uciec, muszę zrozumieć to zjawisko. Teraz zaczyna się moje prawdziwe zadanie. No, czyli kolejna notatka szalonego. Jestem ciekaw, co z tych notatek w końcu wyjdzie. Co nam przekaże ten gościu. Pytanie, co tu mamy zrobić? Lepiej, żeby ta wieża działała. Bo jednak nie mamy. Nie wiem, czy tu będę miał jakąś możliwość reagowania, jak coś się stanie. No, z takiego gorąca na chłód. What? Z wyspy tropikalnej na Sybir? To nie jest normalne. No tak, Lara, to nie jest przynajmniej... Przynajmniej to jest przynajmniej dziwne. Sprzęt... No dobrze, broń. Możemy coś ulepszyć? Nie, wszystko było droższe. Dobrze. W takim razie idziemy dalej, ale... Śnieg? Naprawdę? Naprawdę śnieg?
O, niedobrze. Niedobrze, niedobrze. Ups. Nie wyszło. To nie jest normalne. No dobrze, tu daliśmy raz ciała. No dobrze, to teraz wiemy przynajmniej jak... No to już nie masz tej dziewuchy. Cholera, ilu ich tu jest? Było nie... szybko było nie... No, najlepiej byłoby się... Aha, nie możemy się tam daleko schować. Niestety. Niestety aż tak daleko nie możemy. Dobrze, jest. Ile mam naboi? No to możemy sobie teraz tego ostatniego pana zabić z łuku. Bo czemu by nie? A, u góry, u góry. Come on. Dostał. O, drugi tu zeskoczył. O. Dostał. Dobrze. Kolega dostał z tyłu. Jestem ciekaw tylko, czy teraz tego trafimy. Dobrze było. W sumie zdjęliśmy każdego. Dosyć małym chyba nadmiarem. Nakładem. O. O nie, ale ten pan już... ma pistolet, więc wolałbym go... Właśnie. Jednym precyzyjnym strzałem zdjąć. No, Lara, nie najlepsze miejsce na oglądanie teraz. To są jakieś żołnierskie identyfikatory. Nie rozpoznaję kamer. Japońskie nieśmiertelniki. Bym trochę niżej mógł celować, wiem. Ładnie. Powolutku. Pojedynczo. Ważne, że do celu, prawda? Zacznijmy tylko, czy nam tutaj... O! Nie jest ładnie przeklinać. Wycofajmy się odrobinę. No, 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 nie, nie. Dostaw. Dostał ładnie w łepek. Kolejni. W sumie to przeszukajmy tego. Po części. Na pewno kilka pestek za dużo. Dobrze, wespnijmy się teraz w takim razie do góry. Którędy by tu można było wejść? O, tędy pewnie tą ścianą. Tak. Dokładnie. Kolejny artefakt. Przez lata pojawiali się tu inni rozbitkowie, ale unikałem ich. A jeśli weszli mi w drogę, nie miałem litości. Teraz jednak wiem, że potrzebuję ludzi. Aby pójść naprzód, muszę w pełni kontrolować tę wyspę. Zbiorę więc małą grupę wiernych zwolenników. Muszą rozumieć władzę i potrzebę zorganizowania się. Ale co ważniejsze, muszą umieć bez wahania zabijać albo stosować przemoc. To będzie część ich życia tutaj. Będą potrzebowali struktury, celu i pracy.
ale kiedy wyspa będzie moja, odkryję tajemnicę burz. No mam wrażenie, że to jest właśnie Matias. Tym szaleńcem... Matias stał się tym szaleńcem, który tutaj... Tak... się srogo wypowiada. O, o. O, tutaj. W główkę. No dobrze, finisher nie był taki gładki. Można powiedzieć, że pan zjechał. Trochę za daleko, ale nie dam mu drugi raz wrzucić. No, drugiemu bym dał. A, to już był celny rzut. Stał nam 30 naboi, to może weźmy karabinek. Odsuńmy się. Przyznam, że nie wiem, z czego dostaliśmy, ale zabolało. Że jeden z głowy. Tak, boss. Dobrze, jak tego pana by można było zbić? Dobrze, teraz tak. A, nie było tak źle. Płoń. Płoń, typie, płoń. Nie ma. Nie ma, że boli. Ale znaleźliśmy część do łuku. Co za tym idzie, jest bardzo dobrze, bo części do łuku na pewno nam się przydadzą bardziej niż części na przykład do karabinu w tym momencie. 65 pestek. Możemy zapalić pochodnie, to wykorzystajmy to. Zobaczmy, czy tutaj coś jest. Do zebrania. Tu nic, tu nic. Tu również. Czyli znowu idziemy do góry. U góry kilka ciał powinno być. O. Spalmy to. No. I zbierz mi tą skrzynkę, dziękuję bardzo, Lara. Myślę, że tyle co mamy teraz surowców, nam starczy na ulepszenie łuku. Ponieważ łuk będę chciał mimo wszystko ulepszyć. Dalej, dalej. A. Bardzo ładnie. Teraz tak, zobaczmy tu. Tu idziemy do góry, no to jednak zobaczmy wtedy co było w tym pomieszczeniu jeszcze. A, tu byli ci dwaj panowie, których można powiedzieć trochę. O. Odznaka przyznawana strzelcom wyborowym drugiej klasy w japońskiej armii cesarskiej. Bardzo fajne. Odznakę kolejną znaleźliśmy, kolejne relikwie. Kolejną relikwię. Bardzo dobrze. Jak tak dalej pójdzie, to trochę tego nałapiemy mimo wszystko. Wieża radiowa. Dobrze, jesteśmy na miejscu teoretycznie. Teraz tylko praktycznie nas interesuje, gdzie byśmy dali radę się dobić. O, obozowisko, właśnie. No ale napisał mi, że mamy ulepszenie do łuku, no ej. Ej, gra nam zrobiła w konia. No ale to kupmy sobie wtedy większy magazynek do pistoletu. I umiejętności rozdajmy.
maga, a to? Poziom drugi wyga. A gdzie to jest? W sumie wszystko. Zobaczmy, co tu będziemy mogli jeszcze. Efektywne korzystanie z torby w kieszeni używa noszenie większej ilości amunicji. To mamy, tak? Dobrze, weźmy to opanowanie. A nóż się przyda. Na później. O! Dodatkowa informacja, notatka. Twój plan zaczyna nabierać kształtów. Aby wyzwolić potęgę tej wyspy, muszę najpierw zrozumieć, co tu się wydarzyło. Potrzebuję czasu i miejsca na zbadanie tego wszystkiego. Kryje się tu wiele tajemnic, a największą z nich są ruiny starożytnego japońskiego cesarstwa i tajemnicza królowa. To od niej wszystko się zaczęło. Czyli jednak z tą królową tutaj to już jest pewniak. Zostałem dalej niewiadome, takie jak właśnie ten Matrias. Matrias i cała reszta. A, no to teraz możemy się wspiąć tak do góry. Ach, poczekajcie chwilę. Dobrze, moi mili, już jestem. W dobie telefonów komórkowych, telefon domowy to jest po prostu masakra. Nie muszę mówić, że się wkurzam tylko na niego. Chyba drugi raz się podczas nagrywania Tomb Raidera się nam wtrynił. Mam nadzieję, że go nie słyszeliście aż tak bardzo. Na tymczasem jesteśmy już do tej wieży radiowej. Idziemy do chyba kanału... Do kanału... technicznego. Lara? Nie, patrz w dół. Idź do góry. Kobieto, proszę. Proszę, ja ciebie, iść do góry szybko. Piękne widoki. Nie, no moi mili, te widoki to są cudowne. Jak będę miał tylko możliwość poruszania się samemu, to musimy się tu rozejrzeć. Nie, patrz w dół. Horyzont to ja mogę oglądać, ale w dół tak to nie. Lara? Proszę cię. Jezu święty. Alex? Lara. Widzę panel. W porządku. Wieża powinna wzmocnić sygnał z nadajnika. Okay. Teraz odszukaj kanał ratunkowy i złap czysty sygnał, zanim nadasz SOS. Hej. Wszyscy tu trzymamy za ciebie kciuki, Elsie. Dzięki. W lewo, w prawo. Przeszłam w lewo lub w prawo, tak? No ale jak mam przesunąć w lewo lub w prawo? Ej, no naprawdę. Aha. Łapię. To nie w tą stronę. Też nie. Nie, chyba najlepiej było na samym końcu, nie?
Dobrze. Zobaczmy, czy się nie uda. A następnie czekać na odbiór zgłoszenia. Mayday, Mayday! Udało się. Tu Lara Croft z okrętu Endurance. Rozbiliśmy się na wyspie w Smoczym Trójkącie. Potrzebujemy pomocy i środków opatrunkowych. Odpowiedzcie, proszę. No dalej, zgłoś się. Mayday, Mayday, tu Lara Croft z okrętu Endurance. Tu maszyna N177A. Szukamy was, od kiedy odebraliśmy sygnał SOS z waszego okrętu. Traciliśmy nadzieję. My też. Znamy wasze położenie, ale przydałby się jakiś sygnał wizualny. Dobrze, na pewno coś wymyślę. Niedługo ruszamy, bez odbioru. Lara Croft, jesteś moją bohaterką! Wiesz, nawet Reyes się uśmiechnęła. Dobra, jakiś sygnał. Ognisko. Paliwo, płomienie. Powinno się udać. Robimy grilla? Ale no tak wygląda, jakbyśmy mieli grilla rozhajcować dużego. No, no piękne są te widoki. Co by nie powiedzieć. Rozpal ognisko sygnałowe. Tylko nie wiem, czy nie będziemy mieli oczywiście standardowo problemów. Jednak wolę małą klamkę przy sobie nosić teraz. Zbiorniki paliwa. No, dawaj Lara, dawaj, 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 dawaj. Poszedł. No, muszę znaleźć sposób, żeby podpalić paliwo. No, to nie będzie duży problem. Tylko coś mi interesuje, dlaczego ci ludzie tak trochę... Nie, nie będzie tej. To nie jest tego typu gra, to nie jest Half-Life. Nie, ale zobaczmy dobrze. Tak, rozejrzyjmy się rzeczywiście nad tym, jak nad podpaleniem, metodą podpalenia paliwa. A może staro, klasycznie? No nie działa. No dobrze. Czy tu nie mamy nigdzie? Tutaj co jest? O, strzałka. Zdobyto nowy sprzęt, krzesiwo. To powinno załatwić sprawę. No tak, mamy krzesiwo. No to. Komu w drogę, temu kopa. Nie chciałbym też ten stać za bardzo. Oj, coś może jak to łupnie. No właśnie. Jest. Aha, okej. Kolejna minigierka, spoko. Całkiem ciekawie. Łap się. Wow! No dobra. Dla mnie bomba, ale... A, było grubo. Naprawdę było grubo. Pomocy!
Muszę się do niego dostać. Dobra, ale do pilota będziemy dostawać się już w następnym odcinku, także dzięki wam za uwagę, trzymajcie się, hej!